Krzysztof Piątek najlepszym napastnikiem w Europie. Arkadiusz Milik zdobywa 2 gole. Kompromitacja na hiszpańskich boiskach. Real i Barcelona przegrywają. A FIFA chce wycofać remis i ma się to wydarzyć już w niedalekiej przyszłości. Witam Was w tym filmie, zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam do oglądania. Krzysztof Piątek podbija włoskie boiska. Wdarł się do Serie A z wielkim impetem. Jako pierwszy zawodnik w Europie w tym sezonie zdobył już 10 bramek. Chyba nikt nie sądził, że w ciągu kilkudziesięciu dni piłkarz, którego mało kto znał, który występował w Krakowi, podbije serca kibiców Genui i będzie ustanawiał nowe rekordy. Jeśli utrzyma taką formę strzelecką, już niedługo zobaczymy go w koszulce jednego z gigantów futbolu. Zdobywając 10 bramek w tym sezonie wyprzedził m.in. Cristiano Ronaldo, który zdobył 3 bramki, Roberta Lewandowskiego z 7 i Leo Messiego z 8 trafieniami. Oczywiście liczymy na to, że nasz napastnik się nie zatrzyma i będziemy mogli mówić o nowym Lewandowskim. Kolejny polski napastnik nie zawodzi. Tu również chodzi o piłkarza występującego we Włoszech, dokładnie w Napoli. Arkadiusz Milik w ostatnim ligowym spotkaniu przeciwko Parmie zdobył 2 gole, a jego drużyna wygrała 3-0. Już w tą sobotę Napoli zmierzy się z Juventusem. Będzie to bardzo zacięty pojedynek. Sprawdzi on umiejętności i przygotowanie do sezonu obu ekip. Miejmy nadzieję, że na boisku zobaczymy Piotra Zielińskiego, Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego. Wczoraj na hiszpańskich boiskach doświadczyliśmy dwóch wielkich sensacji. FC Barcelona i Real Madryt przegrali swoje ligowe spotkania. Zacznijmy od Barcelony. Uległa ona Leganes 1-2. Co ciekawe, to Blaugrana prowadziła w tym spotkaniu. Jednak gospodarze odrobili straty i wyszli na prowadzenie w zaledwie 68 sekund. Real Madryt przyjechał do Sewilli i dostał bęcki. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0. Ostatni raz na stadionie Sewilli królewscy wygrali 2 lutego 2015 roku. Wtedy 3 bramki zdobył Cristiano Ronaldo. Od tamtej pory Real Madryt w stolicy Andaluzji rozegrał 5 spotkań. FIFA chce wycofać remis z piłki nożnej. Oznacza to, że żadne spotkanie nie zakończy się już wynikiem remisowym, a o zwycięstwie decydować będzie seria rzutów karnych. Takie rozwiązanie ma być testowane już podczas najbliższego mundialu w 2022 roku w Katarze. Wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania jest przewodniczący FIFA Gianni Infantino. Chce on również, aby na mundialu grało 48 zespołów, a nie jak do tej pory 32. Takie rozwiązanie pojawi się na pewno na mundialu w roku 2026, jednak Infantino walczy o to, aby stało się to już w roku 2022. Jakby tego było mało, najbliższy mundial odbędzie się w listopadzie i grudniu ze względu na bardzo wysokie temperatury, jakie panowałyby w Katarze w miesiącach letnich. Co jeszcze będzie zmienione? Czy mundial w Rosji był ostatnim tradycyjnym mundialem? Swoją opinią podzielcie się w komentarzu. Przeczytam każdy komentarz. Na dziś to już koniec. Zachęcam Was do kliknięcia dzwoneczka, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.